Czego brakuje w Cegłce? Uważam, że jakiegoś porządnego klubu dla młodzieży. Jako nauczyciel mówię. Tak mi się wydaje, bo tak jak się patrzy, że siedzi młodzież na przystankach, na ten, tak, jakiegoś takiego porządnego miejsca, gdzie mogliby się spotykać. Skateparku. Ja jestem za tym. Dobrych imprez. W Cegłce zastanawiają, czy może jeszcze więcej tego typu placu zabaw dla dzieci. Chętnie byłoby to powiedziane może w różnych punktach, nawet newralgicznych. Bo tego jest za mało, tutaj się wszyscy skupiamy. No cóż, takie pospolite, że tak powiem w cudzysłowie, chodniki czy jezdnie, ale już chyba tego mają wszyscy dosyć mówienia, tak myślę. No i cóż, więcej przyjaźni i życzliwości. Dziękuję. Co czego brakuje? Zimno jest, ja wiem, co brakuje jeszcze. Basen jest. Wszystko jest. Dla mnie? Baru. Żartuję, nie stąd. Nie, nie ma rzeczy. Takich nie. Miejsc pod gołym nie wiem, gdzie można było posiedzieć i porozmawiać. Nie takich jak placy zabaw, bo to trochę już nie dla nas. Dużo rzeczy. Ale co to... Jakiejś porządnej knajpy. Czegoś, jakiegoś baru takiego normalnego, nie to co tu jest. Coś takiego ciekawszego. Dla młodych ludzi różnych miejsc. No bo my na przykład nie mamy wieczorami gdzie wyjść, gdzie się pobawić i trzeba więcej, żeby było to. Trudno określić. Może takich więcej miejsc do spotkań. Tych kulturowych, nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem.